No, mówię. Thank you.
Co? Powiem tak, szkoda mi drużyny Sandomierza. Są młodzi chłopcy, w większości juniorzy i myślę, że Sandomierz nie zasługuje na to, żeby tak to wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o mecz, no coś my potraktowaliśmy to jako gdzieś tam sprawdzian, test tego, co do tej pory zrobiliśmy. Wiadomo było, że trudno będzie przeciwnikowi nam zagrozić. My cały czas próbowaliśmy budować i finalizować i w wielu wypadkach wyglądało to naprawdę fajnie, wiele fajnych, szybkich akcji na dużej intensywności, chociaż boisko dzisiaj mocno utrudniało tą grę, szczególnie z pierwszej piłki, natomiast uważam, że ten test nasi zawodnicy zdali. No nie przypominam sobie, żeby przeciwnik miał aż takie problemy i na poziomie seniorskim występował, powiedzmy, juniorem młodszym, bo tak to tutaj wygląda. Mówię, tym bardziej szkoda. Myślę, że Wisła powinna w drugiej części sezonu, w rundzie wiosennej, troszeczkę się odbudować i tutaj mają swoje problemy, ale mam nadzieję, że słońce w końcu dla nich zaświeci. Tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że no wyniki jakie są, to każdy widzi tutaj. No sytuacja jest dramatyczna, wszyscy jesteśmy, może nie to, że zdołowani, ale na pewno ta sytuacja cała dołuje, jaka w tej chwili jest. Można powiedzieć, że też w pewnym sensie kupa wstydu. Ale cóż, my tutaj nie gramy o wynik, po prostu gramy o przetrwanie, żeby tą rundę dograć i po nowym roku po prostu wrócić do normalności. Doszły trzy nowe nazwiska, to też wynika z tego, że po prostu no to są głównie wszystko młodzi chłopcy, też niektórzy nie wytrzymują, po prostu też i zdrowie, i psychika, też co na początku byli starsi zawodnicy, no też no kondycyjnie po prostu nie dali rady, czy też psychicznie, no po prostu byli, nikt nie ma. Inna kwestia jest tak, że tutaj wszyscy są za darmo, tutaj nikt zawodników nie bierze żadnych pieniędzy, także też nie mamy prawa wymagać od nich tak na dobrą sprawę czegokolwiek, tutaj tylko należą się podziękowania, że po prostu przychodzą i pomagają, no przetrwać tak na dobrą sprawę.
kibice was nie opuszczają. Patrząc na trybunie, zawsze jest część kibiców i na wyjazdy chyba ostatnio nawet grupa. Tak, tutaj można powiedzieć, że to jest też ewenement, że wyniki są tragiczne. Ale to też pokazuje, że ten głód piłki w Sandomierzu jest i też Sandomierz zasługuje, żeby to wyglądało normalnie, a nie jak to wygląda w ten sposób. Tutaj to też jest nasza osobista porażka. Też walczyło się nie o to, żeby to tak w tym momencie wyglądało. No, plan był taki, żeby po prostu tę rundę dograć i to było od samego początku mówione. Po nowym roku, gdzie będzie nowy rok i budżetowy, że tak powiem, cokolwiek się wzmocnić, tak żeby ta gra, te wyniki były piłkarskie, a nie po prostu blamasz czy hokejowe.